Nasz kolega wiewiórek lubi zbierać żołędzie. Na zdjęciu nie widać, że to chłopak, ale przyjmijmy, że to chłopak. Lubi zbierać żołędzie, bo żywi się między innymi właśnie żołędziami. Powiedzmy, że każdego dnia zbiera dokładnie trzy żołędzie. I pytanie brzmi, ile zbierze żołędzi, jeżeli będzie to robić przez pięć kolejnych dni. Możemy przedstawić sobie tę sytuację tak, że pod koniec każdego dnia kolega wiewiórek ma zebraną grupę Trzech żołędzi. Na rysunku nad zdjęciem ten pierwszy obrazek to byłaby grupa zebrana w ciągu pierwszego dnia. W ciągu drugiego dnia znowu zbierze kolejną grupę trzech żołędzi, trzeciego dnia zbierze kolejną grupę trzech żołędzi, codziennie zbiera taką samą liczbę żołędzi, czwartego dnia znowu trzy, piątego dnia kolejne trzy. I jeżeli teraz jesteśmy ciekawi, ile łącznie zebrał żołędzi, to możemy na przykład zliczyć te wszystkie żołędzie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. Albo możemy stwierdzić, że zebrał 5 grup po 3 żołędzie w każdej. 5 równych grup. Możemy zapisać to tak. 5 grup po 3 żołędzie. W takim razie całkowita liczba żołędzi to będzie 5 trójek. Możemy dodać te 5 trójek do siebie. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Plus 3 plus 3, i jeżeli chcielibyśmy wykonać takie dodawanie, to możemy dodawać trójkami. To by było 3, 6, 9, 12, 15. Dodaliśmy pierwsze dwie trójki i otrzymaliśmy 6, do 6 dodaliśmy 3 i otrzymaliśmy 9, do 9 znowu dodaliśmy trójkę, otrzymaliśmy 12, i jeszcze 3 i razem mamy 15. W taki sposób możemy obliczyć całkowitą liczbę zebranych żołędzi. Tutaj warto się zatrzymać i chwilę zastanowić, bo w tym zadaniu kryje się jeden z najbardziej podstawowych pomysłów w całej matematyce. Właściwie już ten pomysł zastosowaliśmy, tylko nie nazwaliśmy go jeszcze w żaden sposób. To, co tutaj robimy, to tak naprawdę jest mnożenie. To, co kryje się pod pojęciem i pod nazwą mnożenie, to właśnie wiele równych grup czegoś. Grup na przykład jakichś przedmiotów. To, co przed chwilą zrobiliśmy, kiedy powiedzieliśmy, że mamy 5 trójek, można również przedstawić w taki sposób: 5 i tu pojawia się symbol mnożenia razy 3. Podejrzewam, że już przyzwyczailiście się do pojęcia równych grup, dowolnie dużej liczby równych grup, i pewnie przyzwyczailiście się też do wielokrotnego dodawania takich grup i do zliczania co 2, co 3, co 4, co 5 itd ale wszystkie te sposoby są w pewnym sensie jakąś formą mnożenia. I w takim razie, jeżeli ktoś Was zapyta, ile to jest 5 razy 3, to możecie wyobrazić to sobie jako 5 grup po 3, albo jako 5 trójek, albo jako 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, albo jako 3, 6, 9, 12, 15. Myślę, że możemy na tym zakończyć ten film. Na Khan Academy jest mnóstwo zadań z mnożeniem. Możecie ćwiczyć do woli, aż zgłębicie zjawisko zwane mnożeniem, i przekonacie się, że jest to chyba jeden z najprzydatniejszych pomysłów, na jakie można w całym życiu trafić.